Cześć! W tym poradniku pokażę Ci, jak skonfigurować aplikację Microsoft Authenticator na telefonie w powiązaniu ze służbowym kontem Microsoft. Więcej informacji na temat samej aplikacji oraz funkcji logowania dwuetapowego znajdziesz w opisie filmu. Jeśli administrator w Twojej organizacji włączył uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla środowiska Microsoft 365, podczas pierwszego logowania zobaczysz komunikat z prośbą o podanie dodatkowych danych. Bez wahania kliknij dalej. Twoje konto będzie bezpieczne, kiedy ustawisz dodatkowe metody autoryzacji podczas nowych logowań, na przykład na innym urządzeniu. Pierwsza z nich to dedykowana aplikacja, czyli Microsoft Authenticator. Jeśli nie masz jej zainstalowanej na swoim smartfonie, pobierz ją i uruchom, a następnie przejdź dalej. Weź do ręki telefon i zgodnie z podpowiedziami rozwiń menu w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Dodaj konto, konto służbowe. Kiedy na komputerze zobaczysz kod QR, zeskanuj go. W ten sposób automatycznie dodasz swoje konto Microsoft do aplikacji. Zatwierdź pierwszą próbę akceptacji Twojego logowania. Aplikacja nie powinna być jedyną metodą dodatkowego uwierzytelnienia. Jeśli administrator nie dodał do Twojego konta numeru telefonu, zrób to samodzielnie, kontynuując proces. Wybierz numer kierunkowy kraju, w którym przebywasz i wprowadź numer swojego telefonu. Jeśli w przyszłości z jakiegoś powodu napotkasz problemy w dostępie do aplikacji, skorzystasz z autoryzacji kodem SMS. Poczekaj na automatyczną wiadomość i przepisz jednorazowy kod z SMS-a. Kiedy dojdziesz do podsumowania wykonanych czynności, kliknij Gotowe, a następnie dokończ logowanie do swojego konta Microsoft 365. Od teraz, kiedy będziesz logować się na nowym urządzeniu lub przeglądarce, na ekranie zobaczysz taki komunikat. Wówczas weź do ręki swój telefon, zatwierdź próbę logowania, a od razu przejdziesz dalej. W razie problemów z powiadomieniami wybierz inną metodę. Przepisz unikatowy numer z aplikacji lub odbierz kod za pomocą SMS-a. Jeśli zainteresowały Cię rozwiązania Microsoft 365, odwiedź stronę home.pl, gdzie znajdziesz przydatne narzędzia do pracy biurowej, zdalnej i zespołowej. Link znajdziesz w opisie filmu.